Dobra nowina dzisiaj pada zaraz w pierwszym zdaniu liturgii słowa. Nauka to godna wiary. Jeśli popatrzycie do tekstu greckiego, tak jak Paweł napisał ten tekst, to on jest i krótszy, i mocniejszy. Bo Paweł napisał pistos ho logos, wierne słowo, wierne słowo. I to jest swego rodzaju refren. W pierwszym liście do Tymoteusza trzy razy takie ten zwrot się pojawia, wierne słowo. I też jeszcze pojawia się w liście do Tytusa, w drugim liście do Tymoteusza. Ono oddaje jakieś mocne przekonanie Pawła, że Słowo Boga jest tym, na czym można się oprzeć. I że w spotkaniu ze Słowem doświadczamy Jego wierności. I właśnie dlatego, że doświadczamy wierności Słowa, to ono także potrafi nas uczynić wiernymi. Nieco wcześniej jest w 12 wersecie, bo myśmy czytali od 15. W 12 wersecie jest, pada wyznanie Pawła, że Jezus Chrystus uznał mnie za wiernego, żebym mógł przepowiadać słowo. I to jest bardzo piękne, że żeby móc przepowiadać słowo, trzeba nie tyle posiąść takie czy inne techniczne umiejętności, skończyć dobrą szkołę dla kaznodziejów, nie? Tylko mieć w sobie cechę istotną, jaką jest wierność. I to jest oczywiście wierność w odniesieniu do tych, do których się idzie z Ewangelią. Trzeba być im wiernym, tak jak Słowo Boga jest wierne nam. I myślę, że wszyscy czujemy, że kiedy pada to, zwłaszcza w tej wersji greckiej, pistos ho logos, to my już nie mówimy o tekście, że tekst jest wierny, że książka nawet najpiękniejsza, Biblia, którą mam, że jest mi wierna. Nie, mówimy o osobie. Mówimy o Słowie Boga, które stało się ciałem, które stało się osobą w Jezusie Chrystusie. I to przede wszystkim w Nim rozumiemy, co znaczy, że Słowo jest wierne. Dzięki temu, że Słowo staje się osobą. Paweł mówi zaraz dalej, że to Słowo jest wierne, dlatego, że jest miłosierne. Że jest miłosierne. To jest właściwie, można by postawić znak równości. Tak? Bóg nam jest wierny, ponieważ jest miłosierny. Ta Jego wierność przemawia do nas mocniej, kiedy uświadamiamy sobie, ile razy my jesteśmy niewierni. Na wiele sposobów jesteśmy Mu niewierni. Jesteśmy grzeszni, jesteśmy odchodzący od Niego. Jesteśmy niewierzący wielokrotnie w swoim życiu. Ale kiedy my jesteśmy niewierni, to, tak jak na innym miejscu pisze Paweł, Bóg dochowuje wierności, bo nie może się zaprzeć samego siebie. On jest wierny nam nie z racji na nas samych, na to, kim my jesteśmy. No może jakby się na was patrzył, to mógłby być wierny z racji na was, ale jak się patrzy na mnie, nie, nie. Jest wierny tej relacji ze mną, ponieważ nie może się zaprzeć samego siebie, nie może się zaprzeć tego, kim on jest w sobie.
a on w sobie jest miłością, a my coraz bardziej mamy tę odwagę mówić, że jest miłosierdziem. Jest miłosierdziem. I tylko w miłosierdziu swoim Bóg patrzy na mnie i może powiedzieć: jesteś na tyle wierny, że mogę ci zlecić głoszenie słowa. Więc Bóg jest miłosierny. Okazał to miłosierdzie Pawłowi. To jest jego doświadczenie. To jest jego doświadczenie w spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Doświadczył jego miłosierdzia, bo wie, że Jezus Chrystus przyszedł zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ja jestem pierwszy. I tu jest jeszcze jedno bardzo ważne słowo, które warto by było podkreślić, bo ono jeszcze wydobywa nieco inny akcent w tym opisie Pana Boga i w opisie Jego słowa, jaki tu znajdujemy. Bo we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność. Wielkoduszność. Makrotymian. Taka składka dwóch słów. Makros, tymos. Makros znaczy długi, a tymos to znaczy w pierwszym znaczeniu chyba oddech, tchnienie, ale może też oznaczać cierpienie. Ale myślę, to pierwsze znaczenie jest bardzo dobre, to makrotymos, makrostymos, długi oddech. Czujecie ten obraz? Znaczy, jak Bóg mnie widzi, to zanim coś powie, bierze długi oddech. Czego i wam życzę. Tak. To makrotymos można tłumaczyć długomyślność. Ojciec Jankowski, wielki biblista, który żył w Tyńcu, tak tłumaczył to słowo, długomyślność. Tak. Nie odzywaj się, dokąd długo nie pomyślisz. Nasz problem w relacjach z ludźmi jest, że najpierw się odzywamy, potem zaczynamy myśleć, a potem już trzeba klękać i przepraszać. I tak dobrze, jak się na tyle potrafimy zdobyć, nie? Długomyślność, cierpliwość też tłumaczą. Cierpliwość. I wtedy tu się pokazuje to znaczenie tego słowa tymos jako cierpienie. Potrafisz wiele wycierpieć. Potrafisz wiele wycierpieć. No, Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność, długomyślność, długie cierpienie w relacji do mnie. I to słowo pada jako pierwsze określenie miłości w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, 4 werset. Miłość cierpliwa jest. Tam jest właśnie to słowo. Czyli miłość jest to, co człowieka wyposaża w taką postawę, to nie jest wcale temperament. Są ludzie, którzy nie reagują, nic ich nie ruszy, nie? Ale to nie o tym tu mówimy. To nie chodzi o temperament. Chodzi o miłość, która cię czyni kimś takim i która w tobie rodzi takie reakcje. Że się nie odezwiesz, że pomyślisz, że weźmiesz oddech, że potrafisz cierpieć i dopiero z perspektywy pewnego długiego czasu reagujesz i wtedy reagujesz dobrze, reagujesz właśnie przynosząc dobro. Dlaczego? Bo motywem od początku do końca jest miłość. Więc taka jest dobra nowina dla nas dzisiaj w liturgii słowa, zaraz od samego początku. To jest nowina nie o tym, że nauka jest godna wiary, bo jak słyszymy taki tekst, to myślimy no właśnie o jakimś porządnym wykładzie, o dobrze zrobionej konferencji, jest mądra, na źródłach i tak dalej, bla, 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 bla. Nie? Mądre, do posłuchania,
ale fajne. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o spotkanie ze Słowem, które jest wcielone w osobie Jezusa Chrystusa i tym, co ci daje oparcie i poczucie wierności z Jego strony, to nie jest to, że On jest tylko mądry, tylko to, że cię kocha z taką miłością niesłychanie cierpliwą, zdolną wytrzymać wszystko i miłosierną. I to jest rzeczywisty punkt oparcia w życiu. Dla was ma to znaczenie szczególne. Wszystkie jesteście z Nim zaślubione. I On jest wierny. Nie wiem, czy dzisiaj już coś mądrzejszego potrafię wam powiedzieć. Amen.